oszczecinie.pl. Zapraszam Was na zwiedzanie siedziby Fundacji Liga Superbohaterów. Chodźcie! Witamy w holu wejściowym. Jak widać, jesteśmy w trakcie remontu, ale to nam nie przeszkadza. Pokażemy Wam, co zrobiliśmy do tej pory. Jesteśmy tutaj od października 2021 roku. No i zaczynamy. Jesteśmy właśnie tutaj w biurze. Biuro remontujemy własnymi siłami mniej więcej od połowy października, od listopada. Wymieniliśmy tutaj ściany. Mamy położoną już tapetę. Mamy fajną ściankę. Zrobiliśmy też sufity. Mamy powieszone lampy i niedługo będziemy mogli tutaj się zbierać jako członkowie naszej fundacji, wolontariusze na zebraniach, na wspólnych obradach i również pani prezes będzie mogła tutaj przyjmować różnych gości. Idziemy dalej, chodźcie. Uwaga pod nogi, bo tutaj można sobie coś zrobić. Ok. Zapraszamy do pokoju relaksu dzieci. Jak widać, tutaj też jest faza remontu. Firma GG Invest pomaga nam tutaj zrobić to pomieszczenie. Całe pomieszczenie właściwie będą robili dla nas pro bono, więc bardzo dziękujemy. Ścianki postawione, bardzo szybko to poszło. W tym miejscu dzieci będą mogły wypocząć, będzie kanapa wygodna, będzie biureczko, będzie też tablica kredowa, gdzie dzieciaki będą mogły sobie rysować. Będą klocki, dostaliśmy fajne klocki dla dzieciaków, miękka wykładzina i będzie również różna jakaś wspinaczka albo drabinka taka gimnastyczna, żeby dzieciaki mogły tutaj odpoczywać. Dobra, chodźcie, idziemy dalej. Idziemy teraz do warsztatowni. Pokażę Wam warsztatownię. W tym miejscu będziemy prowadzili różne warsztaty dla dzieci. Pojedynki na miecze świetlne, naukę modelowania 3D, naukę tworzenia strojów, kostiumów, zbroi. Będzie tutaj dużo różnych krzesełek, ławeczek, ale tak jak powiedziałem, będziemy mogli też tutaj trenować walki na miecze świetlne, szykować się do pokazów, bo często robimy pokazy dla dzieciaków w przestrzeni miejskiej, więc wywalimy tę ścianę, tam jest jeszcze jedno pomieszczenie i będziemy mieli dużo fajnej przestrzeni. Ale jak widzicie, remontu jeszcze dużo, dużo przed nami. Dobra. Chodźcie dalej, chodźcie. Idziemy. No, wejdę, wejdę. Ciężkie, ciężkie warunki tutaj są. Na razie to jest nasze gruzowisko, kontener na odpady, ale docelowo w tym miejscu będzie szwalnia. Dziewczyny z naszej fundacji szyją. Mamy fajne maszyny do szycia, więc będzie tutaj kilka stołów, szafy, szpulki materiału, więc będzie tutaj można tworzyć różne kostiumy. Być może też dziewczyny będą prowadziły zajęcia. A zajęcia chcemy prowadzić dla dzieci, które są ciężko chore, dla ich rodziców oraz absolwentów, czyli dzieciaki, które już pokonały ciężką chorobę i też, żebyśmy o nich nie zapominali, żeby też z nimi fajnie spędzić czas. To przy okazji idziemy do kolejnego pomieszczenia. W tym pomieszczeniu będziemy trzymali różne gadżety, prezenty, podarunki dla dzieci, które przebywają w szpitalach. I mamy taką fajną szafę. Trochę mi się ona ciężko otwiera. Jak widać, tutaj składujemy już różne gry, figurki, zabawki. Problem tego typu jest, że było to składowane w wilgoci i raczej nie będziemy mogli tego rozdać już na oddziałach onkologicznych. Będziemy musieli to sprawdzić, czy w ogóle możemy to gdzieś przekazać. Tutaj też będziemy trzymali różne stroje, nasze, fundacyjne. Pomieszczenie będzie zawsze dogrzewane, zawsze będzie tutaj sucha atmosfera, żeby właśnie nie było wilgoci, czy jakichś bakterii i innych nieprzyjemnych rzeczy. Idziemy dalej. O, kto tu jest? Cześć, Lordzie Vader, siemanko. Coś taki sztywny. Jest Lord Vader, jest BB-8, jest drukarka 3D, Transformersy, mamy nawet sejf pancerny, jak z Titanica. Zobaczcie, normalnie takie tutaj akcesoria mamy. Możemy kręcić filmy przygodowe. W tym pomieszczeniu będziemy mieli czystą pracownię, czyli tutaj będą drukarki 3D, będziemy prowadzili właśnie warsztaty z druku 3D, obróbki druku 3D, będą półeczki fajne i zawsze tutaj też czyściutko będzie, żeby nic z tymi sprzętami się nie działo. Dobra, idziemy dalej.
Pracownia brudna, oczywiście jest brudna, bo tu się działa, więc ja odmalowałem to pomieszczenie sam. Okropny brzoskwiniowy tutaj kolor był. Tutaj będziemy ciachali piłami, kleili klejami na gorąco, różnymi sprayami malowali. Tutaj będzie mogło się dziać wszystko, co tylko chcemy. Artystyczny nieład, więc jest takie pomieszczenie oczywiście potrzebne i to jest to miejsce. Ale zostało nam jeszcze coś, chodźcie. Jest bardzo ważne. Okay. Nasza największa inwestycja. Zapraszamy, zapraszamy. Tak, tak, chodźcie. Jesteśmy w łazience. Oczywiście nie łazienka jest naszą największą inwestycją, tylko ten kocioł dwufunkcyjny z wkładami kominowymi. W grudniu zakupiliśmy kocioł i wkłady i wydaliśmy na to całą kasę fundacji, 9000 zł. No i wiecie, przyszły podwyżki. No i nie zainstalowaliśmy gazu, bo się baliśmy grzać to wszystko zimą. Dopiero od paru dni grzejemy. No i właściwie grzaliśmy tylko jedną dobę, bo w ciągu jednej doby prawie 500 zł nabiliśmy za grzanie, więc dzisiaj tak delikatnie podgrzewamy, żeby Wam było ciepło i Was miło było tutaj gościć. Także dziękujemy za odwiedziny i jak skończymy remont, to zapraszamy wszystkich na huczną imprezę. Trzymajcie się, cześć!